Cześć, witam Was serdecznie. Dziś bardzo fajny samochód, Outlander Turbo w starej budzie. Taki solidny, porządny silnik z Evo 7, z tego co pamiętam. Naprawdę bardzo przyjemny samochód. Jesteśmy po pierwszym opisie, czekamy na drugi opis. Co tutaj się stało? No tutaj pani wyjechała, niestety przygięła trochę mojemu klientowi bok, znaczy w sumie róg, bo to jest w ogóle klient, który przyprowadził do nas auto na konserwację podwozia. Miała być to powierzchowna konserwacja, bez rozbierania, piaskowania i tak dalej. Sam jestem ciekaw, jak ona wygląda, dlatego też na pewno wstawię Wam samochód i pokażę, jak po roku, po prawie 2 latach ta konserwacja wygląda dołem. Natomiast, no tutaj jak zwykle, wychodzą kwiatki i te kwiatki wychodzą w bardzo prosty sposób. Tutaj przyszła listwa i ta listwa totalnie zasłoniła to, że ten błotnik został złamany i kwalifikuje się do wymiany, a nie do naprawy. Bo na początku został przyznany do naprawy ze względu tutaj tylko na to podgięcie, ale zobaczcie, tutaj jest róg wbity i błotnik aż wyszedł, tutaj gulą się zrobił, jest złamany błotnik i trzeba ten błotnik wymienić. Oczywiście z kolejnych rzeczy tutaj mamy, to jest to, o czym właśnie często się zapomina przy opisach i generalnie przy naprawie samochodu. Zderzak wiadomo, że jest uszkodzony, połamany i będzie do wymiany. Natomiast ten zderzak oparł się o zbiornik. Ten zbiornik się podbielił. I z jednej strony wszyscy mówią, dobra, no tam tylko podbielony trzyma, jest szczelny, woda nie leci. Jasne, bo mamy lato, ale przyjdzie zima i ten zbiornik może pęknąć i wtedy woda zacznie lecieć. I będziecie mieli duży problem, bo trzeba rozebrać pół przodu, żeby ten zbiornik wymienić, bo od nakola się nie dostaniecie ze względu na to, że wychodzi tam wzmocnienie. Także tak to wszystko niestety wygląda. No i tyle. Póki co czekamy na drugi opis, a do drugiego opisu kilka rzeczy jest, czyli błotnik, zderzak, wspornik, kolejny wspornik, zbiornik i jeszcze ta listwa, więc jakby kilka rzeczy się nazbierało również na kole. No i tyle, będzie drugi opis, to będziemy realizować Szkodę, a w tak zwanym międzyczasie postaram się Wam wstawić samochód i nagrać dół, jeżeli tylko będę miał wolny kanał. Szkoda, z prawej strony błotnik, zderzak, lampa z tego co kojarzę, jest w tej chwili złożony już w podkładzie, bo przede wszystkim jak zmieniamy błotniki, robimy to raz. Błotnik jest oryginalny, od razu od wewnątrz jest dany w kolor i zabezpieczony podkładem na czas właśnie takich prac. Wtedy po prostu pasujemy wszystkie szczeliny, wszystkie takie rzeczy, robimy to na gotowo. Tak jak zresztą widać, brakuje tylko listwy, ale listwy nie zapinamy z powodu nowych kołków, które raz się trzymają, raz nie. Jeżeli dwa razy rozepniecie, to już nie jest to samo. I zderzak oczywiście też nowy, lampa nowa. Jest to też popasowane. Tutaj. O. Tak to by wyglądało. No drugą lampę trzeba będzie przypolerować, bo też tak nie będziemy zostawiać smutnego Outlandera samego sobie. Tutaj widzę, jeszcze chyba brakuje jednej listwy. No i co z felgą? Wszystkim co z felgą, bo felgi bardzo często ubezpieczyciele pomijają. A jest to ważny element i nie tani. Kreta tu jest zamknięta, nie pokażę Wam. Ale jest taka wersja na skórach. Przyjemna. Do podróżowania jak najbardziej. Kończymy przygodę z Outlanderem. Zmieściliśmy się w Szkodzie. Tak bym powiedział, prawie na styk. Z tego co pamiętam, to wyszło chyba około 14 tysięcy z hakiem. I reasumując, zderzak jest nowy, znaczki są nowe, wspornik pod lampą cały jest nowy, lampa jest nowa, błotnik jest nowy, listwa jest nowa. I to tak mniej więcej wyszło chyba około 8 za części, reszta to robocizna. Lakierowany był
błotnik, zderzak, listwa, cieniowane były drzwi. Wartość została w ogóle wyceniona w tym samochodzie na 20 bodajże 2000. Z jednej strony, oczywiście na początku została wyceniona chyba na 14, potem zrobiliśmy operat, dlatego że po pierwsze niski przebieg, po drugie turbo, to jest wersja dość rzadka, stąd wartość poszła do góry. Natomiast jeżeli szkoda miałaby być likwidowana z autokasko, mogłoby być już ciasno, dlatego że możecie do wykorzystania, macie tylko 70% kwoty brutto od wartości samochodu. Czyli od 22 tysięcy musimy zdjąć około 5, więc to by było gdzieś te 17-18. Tam by było na styku, jeżeli mielibyśmy ratować ten samochód. Póki co auto gotowe, przestało co prawda weekend, bo klient nie odebrał przed weekendem, ale będzie dzisiaj, dlatego za chwilę idzie do mycia, przygotujemy samochód i będzie można się już nim cieszyć.